Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym poruszyć troszeczkę tematyki sportowej, a w zasadzie tematyki Formuły 1, czyli bolidów jednomiejscowych głównie. Dlatego głównie tutaj będziemy się do nich odnosić. Porozmawiamy o zawieszeniu przednim, tylnym, ogólnie o jakby genezie budowy, czyli zawieszeniu typu pullrod i zawieszeniu typu pushrod. Dlaczego na przykład z przodu stosuje się zawieszenia głównie pushrod, a z tyłu bolidu zawieszenie typu pullrod. Zapraszam. Przejdźmy teraz do omówienia tych dwóch systemów typu pushrod oraz pullrod. Pushrod, jak sama nazwa wskazuje, będziemy coś tutaj wciskać, ściskać. O co tutaj chodzi? Tutaj narysowałem przednią oś zawieszenia. Tutaj linią oddzieliłem jeden i drugi typ zawieszenia. W zawieszeniu typu pushrod mamy. Na czerwono zaznaczyłem wahacze. Tutaj ta pionowa linia to jest po prostu linia takiej hipotetycznej naszej zwrotnicy. Zielona linia tutaj to jest właśnie nasz drążek pushrod. Tutaj na zielono również mamy nasz amortyzator i niebieski to jest tak zwany rocker, to jest element wykonawczy. No i jak to działa? Jeżeli koło idzie nam do góry, no to drążek, żeby zachować swoją długość, będzie nam tutaj naciskał na ten rocker. Rocker to jest bardzo proste urządzenie. To jest po prostu taki trójkąt, który tutaj ma swój punkt obrotu. W tym miejscu wciska go właśnie nasz drążek pushrod. No i w tym miejscu ta siła liniowa z drążka pushrod jest tutaj przekazywana na siłę ściskającą na nasz amortyzator. I w tym miejscu mamy właśnie tą siłę ściskającą amortyzator. My tę siłę, czyli ten moment siły tutaj możemy sobie regulować, bo ten punkt, który jest połączony z amortyzatorem, może być na przykład tutaj, może być tutaj i w zasadzie wtedy po prostu zmieniamy sobie przełożenia naszego ruchu. Jakie są zalety tego rozwiązania? Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, tutaj widzicie, że ten monokok tutaj jest dosyć wysoko od ziemi. Czyli w tym miejscu mamy duże pole do popisu, aby wykorzystać to powietrze do kierowania się na podłogę gdzieś tam z boku, na sidepody, do chłodnicy lub na przykład pod samą podłogę. Czyli z tego wynika nasza pierwsza zaleta, czyli lepsza aerodynamika. Drugie to jest możliwe niższa masa. Po prostu tych elementów tutaj wykonawczych układu jest dosyć mało. Niestety, wszystkie elementy takie bardziej masywne, czyli nasz rocker, nasz amortyzator, są zabudowane dosyć wysoko. Mamy przez to wyższy środek ciężkości. W przypadku zawieszenia typu pushrod musimy jeszcze pamiętać o tym, że ono ma jedną zasadniczą zaletę. Nasz amortyzator może być w różnych osiach ułożony. On może być ułożony wzdłuż samochodu, w poprzek, tak. W zasadzie tutaj jest pełna dowolność. Ogranicza nas tylko to, jakie tutaj rozwiązanie, jeżeli chodzi o rocker i nasz amortyzator, zastosujemy. W zawieszeniu typu pullrod sytuacja wygląda dosyć analogicznie. Tutaj te komponenty kolorami są dokładnie te same. Jednakże zauważycie, że tutaj ten drążek pullrod jest jakby mocowany do góry i idzie na dół. Tutaj była sytuacja odwrotna. Tak samo nasz rocker i nasz amortyzator również są odwrócone. W tym momencie, gdy koło nam idzie do góry, no to żeby ten drążek zachował swoją długość, on po prostu będzie nam ciągnął ten cały rocker i w tym momencie będzie nam amortyzator sam pracował. Dzięki temu możemy osiągnąć niższy środek ciężkości, bo nasz masywny rocker czy nasz amortyzator po prostu te cięższe części będą ułożone niżej. Możliwe benefity aerodynamiczne, tutaj głównie chodzi o to, że ten drążek jest położony praktycznie horyzontalnie, bo w zasadzie tutaj jakichś dużych kątów nie będzie i w ten sposób możemy wykorzystać go jako kierownicę powietrza, na przykład do chłodnicy, która gdzieś tutaj za bolidem się znajduje. Wahacze w formule na przykład 1 są zabudowane dosyć aerodynamicznie, na przykład w ten sposób, więc po prostu możemy sobie to sterować jako taki profil lotniczy, który nam będzie gdzieś tam kierował powietrze. W przypadku zawieszenia typu pullrod występuje również trudność obsługi, ze względu na to, że te elementy zawieszenia są po prostu trudno dostępne. Nie mamy takiej dowolności zabudowy jak w zawieszeniu typu pushrod. W zasadzie ten damper zawsze musi gdzieś tam być ułożony właśnie pionowo, aby po prostu zachować samą genezę działania tego zawieszenia. Z tyłu bolidu natomiast bardzo często stosuje się zawieszenie typu właśnie pullrod. Dlaczego? Tył bolidu mamy dosyć nisko nad ziemią. Wszystkie elementy wahacza są podłączane do skrzyni biegów. No i w tym momencie, jeżeli ten rocker, amortyzator, gdzieś na wszystko będziemy mieli zabudowane gdzieś na dole,
no to ten niższy środek ciężkości tutaj wygrywa nad wszystkimi zaletami tego zawieszenia typu pushrod. Teraz możemy przejść do naszego elementu wykonawczego, czyli naszego rockera. To jest po prostu już troszeczkę bardziej w takim rzucie ala izometrycznym pokazane, jak ten rocker działa. Tutaj na przykładzie zawieszenia typu pushrod, czyli ten drążek od dołu, tutaj mamy koło, od dołu idzie do góry, łączy się w tym miejscu z naszym rockerem. Ten rocker w tym miejscu jest zamocowany i ma tutaj punkt obrotu. No i tutaj mamy nasz amortyzator. Czyli już widzicie, że to będzie cały zestaw, nam się będzie poruszał tak wokół tej osi. Czyli popychamy pushrod, czyli naciskamy na ten drążek, a on nam tutaj przekazuje moment siły na nasz amortyzator. No i po prostu odpowiednio charakterystyką amortyzatora dostosowujemy sobie rocker i w ten sposób mamy tak zwany dumping w samochodzie. No dobra, ale możecie zapytać, gdzie jest nasza sprężyna? Sprężyny na przykład w bolidzie Formuły 1 się nie stosuje. Mamy coś takiego jak torsion bar, czyli drążek skrętny. Czyli do naszego rockera na przykład jest zamocowana jakaś rurka, która na końcu do bolidu jest mocowana nieruchomo, a tutaj jest mocowana do naszego rockera. Czyli już widzicie, że w tym miejscu, jeżeli tu mamy zamocowanie, a tutaj nam się rocker obraca wokół tej osi, w tym miejscu będziemy mieli jakieś skręcanie, czyli tutaj wystąpi na tej rurce moment skręcający. No i w ten sposób, sterując właściwościami mechanicznymi tejże rurki, właśnie stosujemy naszą sprężynę, czyli po prostu nasz drążek skrętny. Będziemy przy dobiciu koła wywoływać w tej rurce moment skręcający, będą jakieś naprężenia w tej rurce i potem po prostu będzie to wszystko dążyło do wyrównania sił, czyli po prostu nam ta rurka będzie próbowała obrócić z powrotem, no i w tym momencie mamy charakterystykę sprężyny. Jest to o tyle zaleta, że w przypadku samej sprężyny, takiej zwykłej, drutowej, jakbym to nazwał, będziemy mieli taki efekt, że to wszystko będzie nam sprężynować w ten sposób. W tym wypadku ten efekt mamy dość zniwelowany i bardzo łatwo, że możemy sobie sterować twardością takiego zawieszenia poprzez właśnie charakterystykę albo dampera, czyli naszego amortyzatora, albo właśnie właściwościami tego drążka naszego skrętnego.